Hej, za nami wszystkimi intensywny miesiąc, a właściwie nie cały miesiąc, tylko jego końcówka, chyba wszyscy przyznamy, że nie było idealnie, dalej nie jest, ale jeśli chcecie się trochę oderwać od tej przytłaczającej, bo jest przytłaczająca rzeczywistości i troszkę pozajmować się przyjemnymi, trywialnymi kwestiami kosmetyków, tego co nam się najlepiej kosmetycznie sprawdziło w minionym miesiącu, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Będę miała dzisiaj dla Was kilka tanich perełek, kilka całkiem droższych i coś, czego jeszcze do tej pory na tym kanale nie było. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam na oglądanie dalej. Zaczniemy od pierwszego ulubieńca i dość oczywistej kwestii. Witam Was w moim nowym ustawieniu. Pierwszym ulubieńcem jest ten fotel, drugim jest ten stolik, a trzecim jest ta lampa. I takich ulubieńców meblowych mam jeszcze kilka. Ten fotel, chociaż na kanale pojawia się pierwszy raz, to u mnie w domu jest już za 2 albo 3 miesiące. On jest absolutnie boski. Jest bardziej taki, wiecie, nowoczesny. Tamten uszat już wymagał wymiany ze względu na Kinię i Maksia, którzy bardzo go polubili. Ten fotel nie ma już w sobie, nie jest taki, wiecie, pleciony, że tutaj pazurki łatwo wchodzą, więc mam nadzieję, że zachowa się w takim stanie dość długo. Chyba się ze mną zgodzicie, jak powiem, że tutaj zmiana aranżacji była potrzebna już od jakiegoś czasu. Ogólnie to jeszcze wszystko nie stoi tak, jak sobie to wymarzyłam. Nie do końca mi coś tutaj pasuje. Chyba w tej kamerze po prostu ta perspektywa jest za bardzo porąbana, więc jeszcze się będę musiała pobawić z tym ustawieniem. Wydaje mi się, że ta lampa, choć jest przepiękna, to jednak pójdzie do salonu, bo przeliczyłam się z jej rozległością, wielkością do tego kącika. Ale tak, wszystkie te rzeczy będziecie mieli oczywiście podane w opisie pod filmem, bo pochodzą one ze sklepu sfmeble.pl. To jest firma, która pomogła mi nie tylko zaaranżować od nowa ten kącik, ale też pomogła mi w takim kompletnym już wyposażeniu studia na Piotrkowskiej, zarówno tej części, w której odbywają się kursy, jak i tam, gdzie dziewczyny przychodzą na paznokcie, czy też chłopaki. I pokażę Wam też na Instagramie ogólnie właśnie tamtą część też studyjną, jakie meble tam się znalazły, bo to są przepiękne elementy, ale na pewno zrozumiecie tę niepohamowaną ekscytację nowymi meblami. Jak się jest już dorosłym, jak się ma swoje mieszkanie, swój dom i się ma nowe meble, to jest coś takiego fajnego w tym, co nie? No i właśnie, dzięki uprzejmości marki SF Meble, Wy również, gdybyście zdecydowali się na zakup czegokolwiek z ich strony, będziecie mogli cieszyć się tą euforią jeszcze niższej ceny, bo mam dla Was 2 kody rabatowe. Jeden z nich uprawnia Was do 23% rabatu na wybrane marki i z wyłączeniem produktów już przecenionych, a drugi kod daje Wam 6% rabatu na absolutnie wszystko, włączając w to rzeczy już przecenione. Także zależnie od tego, co się Wam na stronie spodoba, czy decydujecie się na któryś z tych mebli, które ja Wam pokażę i jeszcze na Instagramie będzie dalsza część, czy na cokolwiek innego, tak możecie sobie dobrać ten rabat pod siebie. Także jeśli jesteście na etapie urządzania swojego gniazdka, albo tak jak ja, już mieszkacie gdzieś dłużej i macie ochotę na odświeżenie, ja już tu mieszkam 6 lat i większość rzeczy tak naprawdę bym już pozmieniała, to proszę bardzo, przyjrzyjcie sobie proszę tę stronę, naprawdę są świetne rzeczy i zarówno takie bardziej przystępne cenowo, jak i droższe o bardzo wysokiej jakości. Mam takie jedno krzesło obracone, które też Wam później pokażę. Nie skłamię, jak powiem, że w dorosłym życiu ulubieńcem, i to jakże wielkim, może być mebel. To jest co prawda taki trochę bardziej zlewający się z tłem fotel niż tamten żółty, ale ja potrzebowałam tego oddechu od tej żółci. Zresztą ona się niedobrze komponowała z rzeczami, które na przykład planowałam mieć na sobie w trakcie nagrywania i musiałam się przebierać. A tutaj ta szarość przyjmie wszystko. I już przechodzimy do ulubieńców kosmetycznych, zaczynając oczywiście od pielęgnacji, bo z pielęgnacji mam Wam dzisiaj co nieco do pokazania. I najpierw krótki wstęp, takie odniesienie się do ostatniego filmu, czyli Waszych założeń na temat medycyny estetycznej. W tamtym filmie powiedziałam, że tam w tym miejscu mam wykonywany cyklicznie botoks. No i nagle się okazało, że cała pielęgnacja, którą ja kiedykolwiek polecałam, używałam i widać było, że działa, nagle jest nieważna, że to wszystko jest nieważne, bo stosuję botoks. Słuchajcie, o wiele więcej osób stosuje botoks, niż jesteście tego świadomi i o wiele więcej to ukrywa przed Wami. Ja niczego nigdy nie ukrywałam, jak ktoś zapytał w komentarzu, to odpisywałam. Oczywiście trzeba rozróżnić to, kiedy tego nie używałam i powiedziałam, że nie robię, od tego, kiedy zaczęłam robić, bo to nie znaczy, że 3 lata temu kłamałam, czy nie wiem kiedy. Natomiast nie można używać tylko botoksu i na nim polegać jako na czarodziejskiej różdżce, która nam po prostu zapewni brak zmarszczek, wyprasowaną cerę i w ogóle naciągniętą skórę. Pielęgnacja to jest inna sprawa.
polecam zrobić sobie tylko botoks i w ogóle nie dbać o cerę pielęgnacją. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że tarka na skórze, rozszerzone pory i nie będzie wcale widać takiego dobroczynnego efektu mniej ruchliwych mięśni. Myślę, że wynika to z tego, takie błędne pojęcie, że mało osób mówi o tym, że robi sobie botoks, albo wręcz to negują i nikt nie jest świadomy i osoby, które tego nie robią, nie są świadome tego, co rzeczywiście botoks potrafi zrobić. Bo zmniejszona ruchliwość mięśni będzie przeciwdziałać dalszemu pogłębieniu się zmarszczek, ale nie cofnie zegara. I ja mam dalej bardzo ruchliwą mimikę. Po prostu, gdybym nie miała tego botoksu, bym miała jeszcze bardziej ruchliwą i z moją cienką skórą byłoby to opłakane w skutkach, a i tak mam widoczne zmarszczki. Także mam nadzieję, że to zostało wyjaśnione, więc cała pielęgnacja, którą kiedykolwiek Wam polecałam, że super nawilża, że tutaj mówiłam o wyprostowaniu brus na dekolcie, to jak najbardziej jest dalej aktualne i to mnie nie dyskredytuje pod żadnym pozorem, bo na dekolcie nie mam żadnego botoksu, nie mam żadnych, wiecie, wypełniaczy ani nic, a jest ona wyraźnie gładsza ze względu na pielęgnację, także czułam potrzebę takiego, wiecie, wprowadzenia i rozróżnienia tych dwóch rzeczy, bo no, delikatną frustrację we mnie to wzbudzało. Także, jak mamy to już jasne i się rozumiemy, to przejdźmy do tej pielęgnacji. I pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam polecić, jest produkt do oczyszczania cery, który przeze mnie przez dłuższy czas był trochę tak traktowany po macoszemu. On był w mojej łazience, ale po prostu chyba nigdy nie trafiłam na niego w takim momencie, żeby zauważyć dużą różnicę. Jest to produkt Sandy Riley Ceramic Slip, czyli to jest właśnie taki krem, jakby żel do oczyszczania cery, do zmywania resztek makijażu. Resztek makijażu, zaznaczam, on nie służy do demakijażu, tylko jak już zmyjemy makijaż, to żeby tę skórę porządnie oczyścić, stosujemy takie rzeczy. I dlaczego mówię, że nie widziałam efektu? Bo w ostatnim czasie miałam naprawdę super cerę. Muszę to przyznać, odpukać nie mam w co, ale miejmy nadzieję, że się nagle nie pogorszy. Zresztą już się trochę pogorszyła, bo tutaj mnie nagle wysypało i też nie wiem od czego, ale zaraz wdrożę ten żel i na pewno będzie lepiej. Najpierw powiem Wam, co to dokładnie jest i jak działa, a potem opowiem Wam krótką historię, która naprawdę przekonała mnie do tego produktu. Jest to żel do mycia twarzy, który bardzo delikatnie się pieni. On jest ogólnie taki niesamowicie delikatny i lekki. Wręcz jest przez producenta rekomendowany też do skóry wrażliwej. Mamy tutaj estry oleju ryżowego i zieloną glinkę i to wszystko powoduje bardzo głębokie oczyszczenie cery, ale zarazem jej niewysuszenie. No i jak mam być szczera, to chyba przez tą bardzo delikatną, mleczną konsystencję miałam wrażenie, że to nie jest do końca skuteczne, ale też nie miało czego oczyszczać tak naprawdę, bo jak testowałam na początku, nie miałam żadnych niedoskonałości. Natomiast do czasu. Przyszedł taki moment, że tutaj w dosłownie dwóch miejscach i tutaj na okolicy, wiecie, policzka, zrobił mi się taki zaskórnik zamknięty, którego w normalnych warunkach i stara ja już by cisnęła od kilku tygodni, powodując cudowny strupek, blizny, przebarwienia i tak dalej. Ale jak już Wam się pochwaliłam, ja się już oduczyłam. Znaczy, to jest dalsza walka sama ze sobą, ale się oduczyłam w większości takiego właśnie wyskubywania, bo wiem, że mam skuteczne kosmetyki, które pomogą mi się tego pozbyć bez powodowania następnych przebarwień, a tego już nie chcemy, nie? No i właśnie pamiętam, że byłam wtedy na wyjeździe kilkudniowym z mężem i używałam go konsekwentnie kilka dni z rzędu, i te zaskórniki po powrocie do domu nie były już widoczne. One po prostu, nie, że nie były widoczne, one zniknęły. Czoło było z powrotem gładkie, bez niedoskonałości. I mówię, o kurczę, to działa. I to działa na bardzo, no i tak samo ten stąd. Bez wyciskania, bez ingerowania w tę skórę, bez znęcania się nad nią, co jest absolutnym hitem według mnie, bo to znaczy, że ja jestem jeszcze bardziej odwleczona, jestem bardziej zniechęcona do zrobienia sobie kuku na twarzy. No bo nie mam po prostu co dziubać. Powiedziałabym, że on działa na podobnej zasadzie jak to duo Osmo Clean z Instytutu Estederm, czyli właśnie tak dogłębnie oczyszcza, też a propos takich zaskórników zamkniętych, tylko że to robi nam już dwa w jednym, bo ten Instytut Estederm to jest taki bardziej krem, który stosowałabym raczej już po oczyszczeniu twarzy jakimś, wiecie, żelem czy coś w tym stylu, a tutaj od razu, wiecie, zarówno oczyszczam twarz, jak i przyczyniam się do tego, że tych zaskórników albo nie będzie, albo będą mniejsze i stopniowo rzeczywiście pozbędę się ich z twarzy. Ten żel, ten cleanser bardzo skuteczny, jak się okazuje, też przy zaskórnikach zamkniętych. Kolejny ulubieniec, to prawda, nie wygląda jak używany produkt, takie typowo influencerskie, nie? To mój ulubieniec i nowy kosmetyk. Ale mam bardzo dobre wytłumaczenie do tego faktu. To jest tonik z Veoli Botanica, który Wam pokazywałam w filmach chyba już od grudnia, mi się wydaje. Tak
coś mi świta, w takim bardzo niekomercyjnym, testowym opakowaniu, bo właśnie dostałam go jeszcze przedpremierowo, żeby móc go przetestować na sobie. I tam to opakowanie całe zużyłam i dopiero teraz przeszłam do takiego komercyjnego, normalnego opakowania. Jest to tonik kwasowy, a właściwie multikwasowy. Jak jesteście na kanale dłużej, to wiecie, że osobiście takim laickim wzrokiem albo laickim głosem polecam Wam zaczęcie przygody z kwasami właśnie od toników, bo ja też w ten sposób moją przygodę z kwasami zaczęłam i to bardzo dobre było wprowadzenie dla skóry i już widziałam od razu, wiecie, pierwsze efekty. To jest tonik, który jest teoretycznie przeznaczony do cery tłustej, trądzikowej lub z problemami właśnie niedoskonałości. Ja takiej skóry nie mam, ale mam strefę T, a właściwie czoło, które potrafi czasami wariować, zależnie od tego, jakie kosmetyki testuję. To jest tonik, który robi tak wiele, że ja nawet nie spróbuję spamiętać wszystkich jego zalet, także słuchajcie, przeczytam z opakowania, bo dobrze wiemy, że Oli lubi bardzo szeroko opisywać swoje kosmetyki. I to jest tak, normalizacja wydzielania sebum, rozjaśnienie przebarwień potrądzikowych, usunięcie martwych komórek na skórka, właśnie przez te kwasy, pozytywny wpływ na mikrobiom skóry i wyrównanie tekstury skóry. Też właśnie zaleta takich kwasowych toników. Naprawdę świetna sprawa. Ja używam go tylko na strefę T, raczej właśnie koncentrując się na czole, bo wiem, że na bokach twarzy ani nie widziałabym benefitów, ani nie dobrze działałoby to na moją skórę, mogłoby ją wręcz wysuszyć, bo mam skórę normalną w kierunku do suchej. Ja już wam co prawda to mówiłam przy okazji pokazywania go w jakimś tam Glendready With Me, czy coś w tym stylu, ale jeżeli macie właśnie cerę przytłuszającą się, mieszaną, macie problem z tym nadmiernym wydzielaniem się sebum, chcecie zmniejszyć widoczność porów, bo to właśnie też robi, i chcecie wygładzić strukturę skóry, bo to w moich oczach właśnie jest niezaprzeczalnie największy plus toników kwasowych, to gorąco Wam polecam zainteresować się tym tonikiem. Dodatkowo jest to niesamowicie wydajny produkt, bo jest skuteczny i nie potrzeba dużej ilości, żeby, wiecie, załatwić całą twarz, tak mówiąc. Następna rzecz z pielęgnacji to jest coś, co by mi się w tym momencie zresztą przydało, bo już mi powoli zaczynają wysychać usta. I jest to masło do ust z marki NAM, które pokazywałam Wam w minionym miesiącu, w którymś filmiku z testem nowości. To jest NAM Reviving Lip Mask, czyli maska, która ma być, powiedzmy to głośno, zamiennikiem kultowej maski z Laneige. Zresztą nawet opakowanie kolorystycznie nawiązuje do tamtego produktu. Chociaż powiem Wam szczerze, ja próbowałam tej kultowej nocnej maski do ust z Laneige i ona mnie jakoś specjalnie nie zachwyciła. Jednak raczej jestem team ten Clarence w niebieskim opakowaniu, balsam do ust, niż tamto Laneige. Po Laneige, jak się budziłam rano, co jest dla mnie takim wyznacznikiem, czy coś dobrze nawilżę usta, czy nie, jak się budziłam rano, to już tego balsamu nie było i usta były suche. Czyli według mnie wtedy on się zachowuje jak każdy inny produkt, który tak fałszywie te usta nawilża, podczas gdy jak nałożę Clarence na noc, czy w ciągu dnia, to będę go miała do momentu, aż go dosłownie nie zetrę. I podobnie działa właśnie ta maska znam, z tym, że to nie kosztuje 80 zł jak Clarins, tylko około 30, a pewnie można by też dostać go jeszcze taniej na promocji, wiecie, minus 50% czy coś w tym stylu. I jest to bardzo też wydajny produkt. Mamy tutaj co prawda takie bardziej prywatne podanie, czyli wiecie, nie jest to wyciskana tubka, która jest bardziej higieniczna, tylko musimy wyciągnąć ten produkt, ale jak chcemy go stosować na sobie, to jakiegoś strasznego tutaj grzechu nie popełnimy. I jest to rzeczywiście niesamowicie nawilżająca maseczka, którą ja nakładam na noc i rano usta dalej na sobie tę maseczkę mają i są nawilżone, są przygotowane na cały dzień, na malowanie i tak dalej. Mamy tutaj masło shea i ekstrakty z olejów owoców leśnych, także fajnie taki pielęgnacyjny, drogeryjny kosmetyk do ust, który jak macie problem z dużą szorstkością, suchością, to stawiałabym, że sobie z nimi spokojnie poradzi. Dobrze też go nałożyć w takiej, wiecie, większej warstwie, na przykład przed wykonywaniem makijażu. Też idealne przygotowanie pod pomadki. I przechodzimy już do makijażu. Jak się zaraz przekonacie, to jest jeden z tych miesięcy, kiedy nie przetestowałam jakiejś wielkiej ilości nowości. Ups, trochę spoiler zrobiłam. Ale te, które znalazłam, były absolutnymi perełkami, które zasługują na to, żeby o nich wspomnieć w osobnym filmie, takim właśnie zbierającym ulubieńców. Pierwszym z nich jest oczywiście ten podkład z Eveline, który
jest największym zaskoczeniem podkładowym ostatnich miesięcy na pewno. Jest to Better Than Perfect, to jest podkład, który jest zastygający, ale on zastyga nie na matowo czy na satynowo, on zastyga z blaskiem, co nie jest do końca oczywiste i na pewno wielu osobom nie będzie pasować, bo oczekują na przykład zastygającego matowego produktu, jeżeli chodzi o taką większą trwałość, co jak najbardziej rozumiem, ale przy właśnie mojej normalnej w kierunku do suchej skórze to jest idealne wykończenie, bo nie dość, że ten makijaż przepięknie się utrzymuje w ciągu dnia, to boki twarzy, nawet nie przypudrowane, są zastygnięte, są, wiecie, mocno utrwalone, na których możemy normalnie albo nałożyć pudrowy bronzer, albo przejść do aplikacji kremowego, też bez problemu, bez jakiegoś przemieszczania się czy ważenia. Ja go już przetestowałam od momentu pierwszej aplikacji z dusz i wszerz, z różnymi scenariuszami, z noszeniem maseczki przez dłuższy czas. I słuchajcie, to jest makijaż. To nie jest skała, to nie jest czarodziejska różdżka. On nie będzie na naszej twarzy, jak będziemy próbować go zetrzeć, bo mam wrażenie, że niektórzy tego oczekują od zastygającego, trwałego produktu, że jak będziecie się przebierać i ściągacie bluzkę i przejdziecie po twarzy, to on nie zrobi Wam plamy. No nie, no słuchajcie. Musimy patrzeć na to realistycznie, tak? Jeżeli coś ścieramy usilnie z twarzy, to wiadomo, że to się z twarzy zetrze. Ale takie lekkie dotknięcia, czy właśnie noszenie maseczki, nie są zagrożeniem dla tego podkładu. On się utrzymuje przez cały dzień naprawdę bardzo ładnie, a co prawda pod koniec dnia ja no właśnie bardzo często się uśmiecham, więc tutaj w liniach uśmiechu przypomnę sobie, raczej nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek podkład przez cały dzień uśmiechania się przetrwał, bo prędzej czy później i tak się zacznie zbierać, ale może się zacząć zbierać wyglądając słabo i robiąc bardzo duże, wiecie, rowki, albo może się zbierać w taki bardzo ładny sposób, który nawet jeżeli zostawimy nietknięty, jakoś nie będzie wpływał na odbiór całego makijażu i nie będzie pogarszał wyglądu właśnie tej okolicy. Także naprawdę świetny gagatek, dodatkowo za bardzo niską cenę. On normalnie kosztuje około 32 zł, natomiast w momencie, kiedy nagrywam ten film, a to jest dzień przed publikacją, dzisiaj jest 1 marca i coś mi się wydaje, że jak jeszcze ten film pójdzie na YouTube'a, to dalej ta promocja będzie obowiązywała, jest na stronie Eveline za pół ceny, czyli taki naprawdę pięknie wyglądający, ładnie noszący się, trwały podkład za 15 zł. No to chyba wszyscy się zgodzimy, że jest to niesamowity deal. I jedyne, czego mi tutaj brakuje, to tak naprawdę jest większa gama kolorystyczna, bo dla mnie w momencie testu i przez dłuższy czas pasował ten najciemniejszy kolor, czyli 5, który tak naprawdę jakiś super ciemny nie jest. No i w momencie, kiedy ja już sobie nałożyłam samoopalacz, no to nie mogę go używać. Także bardzo nad tym ubolewam, bo nosiło mi się go bardzo dobrze i na pewno w dni, czy tam wiecie, w te okresy, kiedy robię sobie przerwę od samoopalacza, żeby to się ładnie wszystko złuszczyło, żeby później móc nałożyć go od nowa, to będę do niego wracać, ale bardzo, bardzo, bardzo bym prosiła, żeby Eveline rozszerzyło gamę kolorystyczną. No, żeby zrobić chociaż dwa jeszcze ciemniejsze kolory, to już by mnie satysfakcjonowało i myślę, że nie byłabym odosobniona. I jak myśleliście, że ten podkład to jest najtańsza rzecz na dzisiaj, to jesteście w wielkim błędzie, bo następne trio do konturowania, które od ostatnich kilku tygodni męczę w takim moim codziennym makijażu codziennie, chociaż jeszcze się na kanale nie pojawiło, bo właśnie specjalnie zostawiałam go jako perełkę do ulubieńców, no to uwaga. Nie wiem, jak zaczęłam to zdanie, ale nieważne. Chodzi o trio do konturowania z tak jakby podmarki Revolution Re-Love i to jest taka fajna sprawa, to jest taka dobra rzecz. Jest to trio, które wyjściowo kosztuje około 14 zł, a można je i tak dorwać jeszcze w drogeriach internetowych za około właśnie 10. Także trzy produkty w jednym za taką cenę. To jest ogólnie trio, które dzisiaj na mojej twarzy gości. Jest to zarówno bronzer, róż i rozświetlacz. Ten rozświetlacz co prawda dla mnie i dla moich preferencji, dla mojej karnacji jest troszkę za chłodny, natomiast jest przydatny w momencie, kiedy nałożę jakiś inny cieplejszy albo ciemniejszy rozświetlacz, który nie do końca dobrze wygląda i ja go wtedy tak rozjaśniam tym rozświetlaczem na samym środku policzka i naprawdę wszystko wygląda idealnie. Oprócz tego bronzerka, który w tej wersji kolorystycznej Sugar jest takim mleczną czekoladą. Mamy jeszcze róż, który tutaj jest takim lekko brzoskwiniowo-pomarańczowym odcieniem, który jest bardzo twarzowy i też lekko opalizuje na złoto troszkę albo na
pomarańczowo. Ciężko to określić, a bardzo ładnie wygląda. No i jest też ten rozświetlacz, który ogólnie sam w sobie też jest bardzo ładny i taki elegancki. On nie jest jakiś, wiecie, brokatowo-drobinowy. Naprawdę bardzo wdzięczna paletka. Bardzo mała paletka, która wydaje mi się, że jest idealna na wyjazdy. No i oczywiście mi też w kilku wyjazdach towarzyszyła. I specjalnie nie mówiłam o tej paletce na kanale, bo chciałam ją zostawić jako taką, wiecie, taką zagadkową wisienkę na torcie w ulubieńcach. No i słuchajcie, przechodzimy do takiego chyba najbardziej okazałego elementu tych ulubieńców. To jest coś, co już Wam wielokrotnie mówiłam od momentu, kiedy spróbowałam tego produktu pierwszy raz, że on na bank będzie w ulubieńcach. I to jest, i od razu wiecie, moje overthinkowanie teraz pomyślało, że na bank będzie. O, jakby ktoś analizował język ciała, to powie, że negowałam ciałem, ale werbalnie potwierdziłam, czyli jest sprzeczność, czyli kłamie. No, tak działa mój mózg. Nieprawda, nie kłamie. To jest absolutnie najlepsza paleta, jaką w ostatnim czasie było mi dane używać. To jest paletka z Too Faced, to jest ta motylkowa paletka, która wiem, że jest wyprzedana, bo już po moich pierwszych zachwytach rzuciliście się na Sephora i ją wykupiliście. I mam nadzieję, że tak samo jak ja nie żałujecie. Jest to paletka Too Femme, która jest absolutnie przepiękna. I mój dzisiejszy makijaż, zarówno jak każdy makijaż do dzisiaj, w którym się Wam pokazywałam w filmach, czy na YouTubie, czy na Instagramie, był wykonany tą paletą. Ona jest absolutnie boska, przepiękna, wszechstronna i pracuje się z tymi cieniami tak dobrze, że nawet nie trzeba obsypki. A wiecie, jak ja lubię pracować z cieniami? Ja lubię naładować dużo tego cienia na pędzel, a ja lubię sobie szybko ten makijaż zrobić niż ciapać, uważać, żeby mi się nie osypało. Tutaj nawet ten najciemniejszy brąz, który nadmienię, jest absolutnie bezbłędny i polecam Wam obejrzenie tego filmu, w którym testowałam ją pierwszy raz, żeby zobaczyć, jak bardzo, jak dobrze ten brąz się przykleja do powieki z korektorem nadmienię. Nawet ten najciemniejszy brąz, jeżeli się osypie, to nie przykleja się do tej skóry tutaj w taki sposób, żeby nam zrobił, wiecie, brudną plamę, że już cały korektor pod okiem jest do zrobienia na nowo, bo nawet dzisiejszy makijaż, czy no którykolwiek inny wykonywany tą paletą, nie był wykonywany z obsypką, po prostu robię tak jak zawsze, całą cerę, a później przechodzę do zabawy z tą paletą, wręcz wiecie tak, nie mogę się doczekać, aż zacznę z niej korzystać, bo aplikacja tych cieni jest bezbłędna. No to, jakie wrażenie robi ta mięta, no to znowu też w tamtym filmie widać w 100%. Ale ta mięta, zarówno jak ten brzoskwiniowy, jak i ten blady róż, który właściwie mogłabym nałożyć dzisiaj na powieki, ale byłam ubrana inaczej, przebrałam się w ostatniej chwili, są tak pięknie napigmentowane i tak jednolite i zwarte, niedziurawe, budujące się na sobie, że można by tę paletę zachwalać przez jeszcze wiele minut. Ale daruję Wam powtarzania się, powiem tylko, jest świetna. I na bank przy najbliższej okazji pokażę ją Wam w akcji, bo ja już z nią wykonałam mocne, delikatne, rozświetlone, pastelowe, wieczorowe, neutralne makijaże. Jest naprawdę boska. Jak gdzieś ją znajdziecie, czy to na Sephorze, czy na jakiejś innej stronie, no bierzcie. Naprawdę bierzcie, nawet tylko ze względu na ten miętowy cień. Bo robi wrażenie na każdym, kto go zobaczy na żywo. I na dzisiaj to już wszystko. To byli wszyscy ulubieńcy kosmetyczni i niekosmetyczni, którymi chciałam się z Wami dzisiaj podzielić. Jak macie ochotę, jak udało się Wam też w pierwszej części tego miesiąca odkryć coś absolutnie niesamowitego, chciałam powiedzieć nieskazitelnego. Może być też nieskazitelnego, to koniecznie podzielcie się tymi rzeczami w komentarzach, no bo jak zawsze, też z Waszych komentarzy czerpię inspirację. Nie tylko ja, ale też inni widzowie na pewno lubią, wiecie, coś tam fajnego z tych komentarzy wyłowić, także dajcie znać, co się Wam sprawdziło w minionym miesiącu. I mam wielką nadzieję, że udało się Wam na chwilę chociaż oczyścić głowę, zrelaksować. W sobotę też oczywiście pojawi się film standardowo. Od razu Wam zdradzę, że będzie to A Chat Makeup, w którym przetestujemy sobie nowości, pogadamy na kilka tematów. Także też myślę, że fajnie spędzony czas. Dajcie mi znać, jaki czas chcielibyście tego filmu mieć, tego sobotniego. Czy raczej mam celować w takie standardowe 20-30 minut, czy chcielibyście 45-minutowy maraton makijażowy dla oczyszczenia głowy, głębszego oddechu, żeby nie zwariować. Taka wskazówka z Waszej strony na pewno pomoże mi w zarówno
pamiętaniu o tym, żeby się bardziej albo mniej rozgadywać i później w montażu, także jak zawsze Wasze opinie są nieocenione. Jak zawsze w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami do nich i tam też będą oczywiście linki do tych wszystkich elementów mojego dzisiaj, mojej aranżacji, jak i linki do rzeczy, które też Wam pokażę na Insta Stories. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Instagrama, bo tam też kilka pięknych mebli Wam pokażę. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę i dalej będą się pojawiać. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!